Anna Piołun, Andrzeja Franaszka. To nasza tegotygodniowa książka, przez nas rekomendowana i wybrana. Książka niezwykła. To jest taka opowieść tak wielowątkowa i tak złożona, bo jednocześnie opowiada o życiorysach niesamowitych twórców, takich jak na przykład Czesław Miłosz czy Zbigniew Herbert, ale opowiada także o nas samych, o tym, kim jesteśmy czytając poezję, o tym, kim jesteśmy poznając kulturę, delektując się nią, o tym, jak podróżujemy, jak się przyjaźnimy, co przeżywamy. Napisana z ogromną wrażliwością, ogromną subtelnością, przepięknym polskim językiem. Bardzo serdecznie Państwu polecam.